Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne barany na czytaniu kwartalnym 2020 roku. Zrobimy dzisiaj sobie rozkłady na miesiąc październik, listopad i grudzień odnośnie spraw finansowych, zawodowych oraz miłość, uczucia. Wylosuję też dla Was jedną taką kartę przewodnią z talii Tarota Snów. Zobaczymy, jaka energia będzie się Wami opiekowała przez te trzy najbliższe miesiące. Karty mam już potasowane, żeby nie zabierać czasu, więc przejdziemy do czytania. Najpierw sprawy zawodowo-finansowe, później uczuciowe. Każdy rozkładzik zrobimy inną talią, ale zanim przejdziemy do rozkładów, wylosujemy jedną kartę przewodnią. Przełożymy kartę i z przełożenia jedną kartę przewodnią dla barana na październik, listopad i grudzień. 10 kielichów, kochani. Bardzo ładna energia. Karta, która mówi, że możecie polegać na rodzinie, przyjaciołach, znajomych. Macie wsparcie, jesteście silną rodziną. Bezpieczny dom, szczęście, zdrowie. Pogodne, zdrowe, szczęśliwe dzieci, jeżeli macie. Szansa założenia rodziny, jeżeli planujecie ślub, małżeństwo, nie będzie ku temu żadnych przeszkód. Wszystko uda się zapiąć na ostatni guzik, pozałatwiać w odpowiednim czasie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dziesiątka kielichów mówi o spełnieniu. Może chodzić o rodzinę, o kogoś bliskiego, o założenie tej rodziny, ale może być to spełnienie o wymarzonej pracy, ustatkowaniu się finansowo, ale też wymarzonym mieszkaniu, wymarzonej lokalizacji, takim spełnieniu życiowym. Bardzo lubię tę kartę. Karta siły, mocy, wsparcia, zwłaszcza duchowego, zwłaszcza emocjonalnego. Dużo szczęścia, radości i przede wszystkim pozytywnych emocji. Dziesiątka kielichów, karta szacunku do siebie, do innych, zrealizowanie się w jakiejś dziedzinie oraz oczywiście harmonia, którą wprowadzacie w swoje życie. Bardzo pozytywna energia, mam nadzieję, że dalsze karty będą równie dla Was, że tak powiem, optymistyczne. Zaczynamy sprawy zawodowo-finansowe. Tylko je przełożę. Jak zwykle na Was robię pierwszy film. Coś nowego, więc jak będę się trochę zacinać, wybaczcie, kochani, ale się tak rozkręcę. Myślę, że już przy raku to już będzie, że tak powiem, szybciutko. No dobrze, kochani. To październik, lecimy. Sprawy zawodowo-finansowe dla barana. Słońce. Umiarkowanie i rycerz mieczy. Dobrze. I lecimy teraz. Listopad, sprawy zawodowo-finansowe dla barana. Piątka denarów. Dziewięć buław. I paść denarów. Już, kochani, przepraszam Was, ale pierwszy rozkład to ja muszę sobie tutaj, mimo że robiłam już testy, ale testowy rozkład, ale jeszcze muszę tutaj, widzę, ogarnąć się troszeczkę. Dobrze, i lecimy sobie z grudniem. Grudzień, sprawy zawodowo-finansowe dla baranów. Pustelnik. Osiem denarów, nie, trzy denary, przepraszam. I karta kochana. Bardzo ładne karty. Zaczniemy sobie od października. Karta Słońca, karta Umiarkowania i karta Rycerza Mieczy. Myślę, że październik możemy powiedzieć, że jest jeszcze stabilnie, spokojnie, jesteście zadowoleni ze swojej pracy. Nic nie wskazuje na to, że trzeba będzie coś zmieniać, że będą jakieś informacje, które Was zaskoczą, chociaż koniec miesiąca może jakiś taki list, wiadomość, informacja do Was dotrzeć.
coś z urzędu, dostaniecie jakiś papierek. Ewentualnie poważna rozmowa z pracodawcą, mamy rycerza mieczy, więc tutaj no niektóre barany dostaną informację, że jednak no, jakieś zmiany w listopadzie, przepraszam, się szykują, natomiast niektóre barany być może się zastanawiam, czy nie jest czas na zmiany, że ta praca być może zabiera Wam dużo czasu. W tym sensie, że być może musicie gdzieś dojeżdżać dalej, jakieś dodatkowe nadgodziny, jakieś po prostu sprawy, które zabierają Was od tej rodziny, tak? Więcej czasu spędzacie w pracy niż w domu z rodziną. Więc być może tutaj baran będzie chciał się poważnie zastanowić nad tym, czy dalej, że tak powiem, być w tym stanowisku, ale raczej spodziewajcie się jakichś informacji z zewnątrz. Prawdopodobnie wodnik, bliźniak bądź waga. Mężczyzna 30-35 lat. Ktoś tutaj no, wyda jakąś decyzję, tak? Wrzesień do połowy bardzo dobrze, więc finanse będą w normie. Mówię, z pracy będziecie zadowoleni. Ogólnie harmonia, równowaga, wszystko macie pod kontrolą. Nie ma żadnych jakichś takich niespodziewanych wydarzeń, czyli po prostu jest jak jest. Te osoby, które nie mają pracy, mają szansę tą pracę w październiku podjąć i będą z tej pracy bardzo zadowoleni. Natomiast osoby, które od dłuższego czasu miały jakąś pracę i że tak powiem, praca w jakiś sposób zadowalała Was i finansowo, i być może profesją, tak, zawodem, który wykonywaliście, no tutaj trzeba będzie coś się zastanowić. Ja zobaczę jeszcze tego rycerza mieczy, o co tutaj chodzi, bo jakaś informacja do Was dotrze. Bardzo szybko. Być może będziecie musieli podjąć decyzję. No ja nie wiem, jak to będzie, wiecie, kochani, no straszę znowu tym wirusem na jesieni, więc być może tutaj no będą jakieś zmiany, tak, być może jakiś system znowu zdalnego, zdalnej pracy, ewentualnie no jakieś niestety zwolnienia. Zobaczmy tego rycerza mieczy. Tak, czyli to szybka jakaś wiadomość do Was dojdzie. Bardzo szybka jakaś wiadomość, ale może być też taka sytuacja, że ktoś Wam zaproponuje jakąś pracę, ktoś Wam coś podpowie, ktoś Wam jakiś pomysł podrzuci i będziecie się zastanawiać, czy tej pracy nie zmienić. Natomiast widzę, że październik będzie tu stabilny. No i co mamy w listopadzie? No po początek listopada, no właśnie, jesteście w potrzebie finansowej i ciężko jest Wam w tej sytuacji, ale się nie poddajecie, bo widzę, że na koniec października nowe jakieś zajęcie, nowa jakaś praca, ewentualnie jakieś dodatkowe szkolenie, umiejętności, żeby po prostu lepszą pracę znaleźć. Więc tutaj ten październik no, może być taki, zwłaszcza początek do połowy, może być ciężko, no ale sobie poradzicie. Na pewno możecie liczyć tutaj na rodzinę, na wsparcie bliskich. Jeżeli pojawi się jakaś informacja o zwolnieniach, uważajcie, żeby pracodawca się z Wami rozliczył, bo może być z tym problem. Będziecie musieli za nim chodzić i, że tak powiem, wypraszać swoje wynagrodzenie. Co jeszcze? Te osoby, które podjęły się tutaj w październiku, no niestety jakaś tutaj znowu będzie nowina, być może jakaś nowa propozycja, no i tutaj odejdziecie od tej pracy i zmienicie ją na nowo. Więc tutaj ten początek października do połowy będzie taki, no, trudny, ale poradzicie sobie. Więc tutaj zmiany zawodowe u barana. Tak, więc tutaj brak pracy, czyli może być zwolnienie, ewentualnie sami odejdziecie, przyszykujcie się na to. Natomiast może być też taka sytuacja, jeżeli prowadzicie własną działalność gospodarczą. Październik będzie super, natomiast na koniec miesiąca jakieś urzędowe nakazy, zakazy, informacje, które będą, że tak powiem, medialnie nagłaśniane, przekazywane do publicznej wiadomości, mogą ograniczyć Wam jakieś dochody, przypływy, jeżeli macie własną działalność gospodarczą. No nie, może pozamykają znowuż handel uliczny, może znowuż wprowadzą jakieś ograniczenia odnośnie restauracji, wykonywanych usług, coś właśnie związanego
z urodą, z kosmetyką. No, no, bardzo dużo jest tych dziedzin handlu, więc tu nie będę wszystkiego wymieniać. Natomiast zwróćcie uwagę na to, że jeżeli jesteście na własnej działalności gospodarczej, to tej pracy będzie brakować. Będzie brakować tej pracy, tak? Będzie mało zajęć. Odczujecie braki w przypływie gotówki, trzeba będzie sięgnąć do rezerw. Więc tutaj warto by było, jeżeli macie teraz dobrą pasę w październiku, bo widzę, że październik będzie bardzo dobry, zróbcie sobie jakieś oszczędności, tak? Odłóżcie coś na tą przysłowiową czarną godzinę, bo tutaj te 2 tygodnie w listopadzie mogą być trudne, tak? Wy sobie poradzicie, bo zawsze sobie radzicie, tak? Ale trzeba być czujnym, ostrożnym i po prostu pilnować całej tej sytuacji. Macie 6 buław, więc jak najbardziej wyjdziecie zwycięską ręką i widzę tutaj jakąś nową pracę na koniec miesiąca. Kochani, w grudniu karta pustelnika, karta trójki denarów i karta kochanków. Pustelnik, pracodawca na pewno doceni Wasze doświadczenie, zaangażowanie, staż pracy. Ta praca, którą podejmiecie na koniec października, to może być praca nawet do emerytury na dłuższy okres czasu. To może być jakieś przyjmowanie zleceń, ofert, no, porozumienie, podpisanie świetnej jakiejś umowy. Być może tutaj będziecie na razie na praktyce, na okresie próbnym, koniec października, ale już od połowy, koniec listopada, przepraszam, już od połowy grudnia podpiszecie umowę na stałe, tak? No, ktoś tutaj doceni bardzo Wasze umiejętności, ktoś bardzo doceni Wasze doświadczenie zawodowe, Waszą wiedzę. I, że tak powiem, no będzie bardzo zadowolony ze współpracy, więc tutaj być może wejdziecie z kimś do spółki, być może jakaś współpraca z panną bądź z bliźniakiem. Może być też taka sytuacja, że z partnerem razem tutaj będziecie prowadzić jakiś rodzinny biznes, tak? Będzie jakaś właśnie współpraca. Zobaczmy tych kochanków, bo ci kochankowie to też wątpliwości, dylematy. Ale ostatecznie zostaniecie w tej pracy. Ta praca bardzo szybko poprawi Waszą kondycję finansową w domu i zapowiada pozytywne zmiany, tak? Ostateczne rozliczenie się tutaj z tymi wątpliwościami, więc być może jeżeli po tych tutaj roszadach, zmianach będziecie znowu wątpić, będziecie się zastanawiać, czy kurczę zostać tutaj, czy nie, czy zmienić miejsce pracy, czy mam pewną tą pracę, tak? Czy znowu czegoś sobie nie wymyślam, bo tak mi się wydaje, kochani, że jednak tutaj może być jakieś zwolnienie, będą jakieś po prostu zmiany w pracy i to pismo być może dostaniecie właśnie z zewnątrz. Ale nowa praca jak najbardziej koniec listopada jest i macie tutaj stabilizację, jeżeli chodzi o pracę, tak? Grudzień bardzo ładnie, więc tutaj mówię, jeżeli mieliście jakieś wątpliwości odnośnie tej nowej pracy, to bardzo szybko je rozwiejecie, bo jest to praca, która będzie Was rozwijać i mówię, bardzo szybko odczujecie poprawę finansową w domu, w rodzinie i ogólnie no, w swoich zasobach materialnych. Więc to tyle, kochani, jeżeli chodzi o sprawy zawodowo-finansowe na najbliższe 3 miesiące. I teraz patrzymy karty na uczucia. Już, kochani, patrzymy karty na uczucia. Nie chcę, żeby te filmy były jakieś takie długie, więc tak szybciutko. Zobaczmy sobie teraz uczucia. Dla barana na październik, listopad i grudzień. Uczucia październik. 2 kielichy. 3 kielichy. Proszę bardzo. I karta księżyca. I karta księżyca. I teraz lecimy listopad. 3 denary. 8 kielichów. I 4 miecze i grudzień. 8 mieczy, 4 buławy i 8 buław. Już, kochani, patrzymy.
Tak jak mówiłam wcześniej, w tle czytania macie tam kartę 10 kielichów, więc ta dziesiątka kielichów no, wpływa pozytywnie na poznanie kogoś, na założenie tej rodziny, stworzenie tej rodziny, pojawienie się dzieci, zawieranie małżeństwa, zawieranie, budowanie domu, budowanie rodziny, tak? W październiku, kochani, 2 kielichy, 3 kielichy i karta księżyca. W stałych relacjach, w związkach, październik może być bardzo, bardzo uroczy. Dużo miłości, dużo wsparcia od partnera. Będziecie zakochani, szczęśliwi, miło spędzali ze sobą czas. Niektóre panie być może zapragną powiększyć rodzinę. Więc tutaj te panie, które myślą o dziecku, jest szansa pod koniec października zajść w ciążę. Osoby, które szukają partnera, mogą się zauroczyć. Mogą naprawdę spotkać osobę, która będzie się wydawać, że jest tym jedynym, tą jedyną. Natomiast no, nie zdacie sobie sprawy, że jednak ta osoba ukrywa coś przed wami, ma jakieś tajemnice. Nie do końca jest z wami szczera i być może wchodzicie nieświadomie w trójkąt. Zaraz zobaczmy tutaj te karty. Może być też taka informacja, że po prostu osoba, z którą się zwiążecie, być może nie do końca umie okazywać uczucia, tak? Jest skryta, tajemnicza, wrażliwa. Nie umie, że tak powiem, odkryć od razu wszystkich kart, tylko zachowuje coś dla siebie, tak? Więc jakieś tutaj w parach szczęśliwe zmiany w październiku. Naprawdę jakaś podróż może w połowie października gdzieś sobie wyjedziecie. Ale właśnie w niektórych związkach może się pojawić informacja, że niestety wypłynie jakaś zdrada, jakiś trójkącik. Ewentualnie wejdziecie w jakąś relację, gdzie nie do końca partner będzie z wami szczery, tak? I wtedy nie wiadomo, co będzie robić, bo no jesteście zakochani, tak? Wydaje wam się, że to jest ten jedyny, ta jedyna. Że jest pełna nić porozumienia, taki wybór emocjonalny i duchowy. Zakochanie, flirtowanie. Więc tu taka ta kwestia, też może być taka sytuacja, że w kochających się rodzinach, naprawdę takich związkach, bardzo ze sobą zżytych, scementowanych tą miłością, pojawi się jakiś wyjazd, jakieś zmiany w waszym życiu, które być może was zaskoczą w jakiś sposób. No i będziecie tęsknić, tak, za partnerem. Jeżeli ten wyjazd z powodu pracy prawdopodobnie będzie, że tak powiem, nieunikniony, to bardzo będziecie tęsknić, bo jesteście bardzo mocno związani ze swoim partnerem. W listopadzie, no właśnie widzę tutaj tą trójkę denarów, no wypracujecie jakiś schemat, dojdziecie do porozumienia, ale ta praca czasami jest ważniejsza od związku, no i widzę tutaj znowu wyjazd albo powrót, ewentualnie izolacja od siebie, tak? Czyli przez jakiś czas będziecie, że tak powiem, rozłączeni. Te osoby, które wpakowały się w jakiś trójkąt nieświadomie, no będą musiały podjąć decyzję, to co dalej, ale chyba zdecydują się odejść, tak? No i na razie dadzą sobie spokój z szukaniem kogoś nowego. Muszą po prostu odpocząć. Dojść do równowagi, poczekać. Może to być ze strzelcem bądź z rakiem. W listopadzie, to było w listopadzie, w grudniu, kochani, 8 mieczy, 4 buławy i 8 buław. 8 mieczy pokazuje, że nie wiecie, co macie zrobić, nie wiecie, jaką macie podjąć decyzję. Jesteście troszeczkę w takim więzieniu, w takiej klatce mentalnej, która was ogranicza, być może sami siebie ograniczacie na własne życzenie.
Boicie się ominąć coś, przejść, zaryzykować i zrobić ten pierwszy krok, więc tutaj nie widzicie jakiegoś rozwiązania, bądź nie chcecie go zobaczyć. Co dalej z tą rodziną waszą? Co z domem? Co może z planami odnośnie małżeństwa? Bo tutaj też taka może być informacja, że dwoje ludzi się kocha, chce się pobrać, tak, założyć tą rodzinę, ale nie wiadomo, czy się uda to zrealizować, bo być może właśnie jakieś zmiany w pracy bądź w przepisach nastąpią. I w tym grudniu, kochani, no nadal jest izolacja i no nie wiecie, jak długo to potrwa. Niektóre osoby tutaj, jeżeli panie, niektóre spodziewają się dzidziusia, no, no na pewno pójdą na zwolnienie, być może nawet jakieś tutaj leczenie szpitalne, hospitalizacja. Ale w grudniu wszystko się, kochani, że tak powiem, unormuje, więc tutaj no, znowu poczujecie to bezpieczeństwo tego związku, to partnerstwo. Będziecie w kontakcie, będziecie mieć nowe pomysły na siebie, uzgadniać różne kwestie i posuwać się do przodu bardzo szybko. Będziecie działać, żeby cementować tą rodzinę, wspierać się. Te osoby, które dopiero kogoś poznają w październiku, no chyba się wycofają tutaj z tego trójkąta. No niestety ten trójkąt się tutaj rysuje, ale to ta osoba was oszuka. Wy świadomie nie chcecie w to wejść. Po prostu okaże się, że ta osoba ma drugie życie, ma rodzinę, którą ukrywa przed wami i tak naprawdę no chyba nie będziecie chcieli się w to bawić, więc dacie sobie na jakiś czas spokój. Pod koniec roku być może poznacie kogoś przez internet, przez jakieś portale, różne komunikatory. Może jakaś osoba się znajdzie, którą się zainteresujecie. Będziecie prowadzić konwersacje, rozwijać tą znajomość, poznawać się, iść do przodu, tak? Więc tak tutaj to wygląda, kochani. Co jeszcze? W stałych relacjach uważajcie właśnie, żeby nie pokusić się też o zdradę, tak? Gdzieś na wyjeździe, gdzieś, gdzie będziecie w podróży, bo to zupełnie odmieni wasze życie i może doprowadzić do rozstania. Natomiast ogólnie widzę miłość, szczęście, porozumienie. Dużo takich kobiecych, pozytywnych emocji. Tak jak mówię, niektóre panie myślą o dziecku, jest szansa, żebyście tutaj spełniły swoje oczekiwania. Na pewno kontrolujecie się w związku, no chcecie też pogodzić sprawy zawodowe z relacją, żeby nie być w ciągłej takiej separacji, tak, żeby jakoś no, ta rodzina cały czas była razem. Więc tak tutaj to wygląda, ale tych czwórek dużo. Więc być może właśnie jest to karta odpoczynku od siebie. Może jakieś ciche dni też u co niektórych. Może ochłodzenie. Ten listopad i grudzień tak do połowy. Ten listopad będzie taki, przez sprawy zawodowe. No trójka to jest ewidentnie tutaj praca ważniejsza, tak? Więc no, tutaj takie tymczasowe odejście, ale też wypalenie emocjonalne, bo być może dużo pracujecie i nie macie po prostu czasu na dom i na rodzinę, na partnera. I to może być też kością niezgody, tak? Że nie będziecie wiedzieli, co tu zrobić. Uważajcie, kochani, też na zdrowie swoje, bo to może być też przyczyną odseparowania was od partnera. Ale na pewno na święta będziecie już razem. I razem będziecie działać i planować swoją owocną dalszą przyszłość. Więc tak tutaj to, kochani, wygląda. Mówiłam, króciutkie będą te czytania, bo co miesiąc i tak wam robię takie pełne, więc nie ma co tutaj się rozgadywać. Zobaczmy jeszcze, jaka afirmacja dla was z kart z serii Potęga Myśli. Zobaczmy, jaka afirmacja dla barana na ten kwartał czwarty 2020. Cechuje mnie elastyczność i swoboda działania.
Otwieram się na nowe wydarzenia i zachodzące w moim życiu zmiany. Każda chwila stanowi dla mnie nową, cudowną okazję do wzbogacenia duszy. Lekko i bez wysiłku płynę z prądem życia. No te zmiany tutaj pojawią się już w połowie października. Jakiej zmiany? I teraz pytanie, czy to po prostu odmiana losu i przeznaczenie, tak zwana karta karmy, czy po prostu no, sami tutaj decydujecie i podejmujecie jakieś odpowiednie kroki, bądź wyjazd do pracy, tak jak mówię. Praca może być tutaj właśnie tym elementem, który na jakiś czas odseparuje Was od siebie, ale Wy jesteście kochającą się rodziną, tak jak tutaj widzę w tej karcie, która Was wspiera i na koniec roku na pewno będziecie razem, więc musicie przetrzymać te 2 miesiące. No dobrze, kochani, jeszcze zapytamy aniołków na koniec o radę. Miej czas na marzenia, kochany baranie. Zrealizuj swoje marzenia. Być może to jest ten moment. Być może to jest ten czas, gdzie warto o nie zawalczyć. Moi drodzy, to by było na tyle. Jest to czytanie ogólne, nie dla każdego, dlatego zachęcam, żebyście sobie odsłuchali dodatkowo filmik ze swoim znakiem ascendentalnym, księżycowym bądź Wenus. Myślę, że tam znajdziecie jakieś dodatkowe wskazówki. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję Wam za każdą formę wsparcia. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejne filmy. Wszystkiego dobrego, barany. Do usłyszenia.